Księże arcybiskupie, Komisja Duszpasterstwa, której ksiądz arcybiskup przewodniczy, zajmuje się planem duszpasterskim na najbliższe lata, na tym posiedzeniu, na którym się znajdujemy, ale też mówiliście dużo o przygotowaniu do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Na ile wzajemnie te dwa wydarzenia są ważne? Na ile jedno drugie zdominuje? Czy można w ogóle tak mówić? W naszym tutaj planowaniu w kościelnym praktycznie program duszpasterski jest rzeczą podstawową. Do niego dochodzą różne wydarzenia nadzwyczajne na poziomie diecezjalnym, ogólnopolskim czy tym ogólnoświatowym. Natomiast podstawową rzeczą jest program duszpasterski. On został dawno już temu zaakceptowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Dotyczy tych lat 2013-2017. Czyli praktycznie jest programem ukierunkowanym na przygotowanie duszpasterskie do jubileuszu Chrztu Polski, do 1050-lecia Chrztu Polski. On cały ma charakter chrzcielny i zmierza w swojej celowości do pogłębienia tej tożsamości chrzcielnej pośród Polaków. Teraz szczegółowy rok, który nas interesuje podczas tego styczniowego spotkania wszystkich członków komisji i konsultorów, to jest właśnie kwestia przygotowania roku 2014-2015, który koncentruje się dookoła tematu nawrócenia. I to jest ta sprawa zasadnicza. Jemu poświęcony będzie ten wykład tutaj księdza profesora Chalęcki, a potem także w marcu jeszcze księdza profesora Starowiejskiego, żeby tę dobrą podstawę, fundament taki rzetelny przygotować do samego programu. Ale rozumie się, że wydarzeniem ważnym w 2016 będzie też Światowy Dzień Młodzieży. No i na pewno istnieje problem, w jaki sposób połączyć jedno z drugim. Tu idą tematy chrzcielne, tam idą tematy błogosławieństw. No musimy koniecznie doprowadzić do ujednolicenia tej charakterystyki programowej, dlatego że inaczej może się to wszystko rozbiec i sami księża nie będą wiedzieli, w którym kierunku biec. Dlatego właśnie naumyślnie podczas tego spotkania myśmy dali przewagę Światowemu Dniu Młodzieży, po to, żeby wypowiedział się zarówno kardynał Ryłko, który na tym poziomie uniwersalnym temu przewodzi, także ksiądz biskup Muskus z Komitetu Krakowskiego i potem także ksiądz dyrektor, który prowadzi to w tym krajowym tutaj kształcie. Mając powiedzmy ich te myśli i jednocześnie treści, takie, jakie zostały przedstawione, dotyczące i młodzieży, i wychowania młodzieży, i wartości młodzieży. No, myślę, że zrobimy coś, co będzie strawne dla księży, łatwe do przełożenia też na cały Kościół katolicki w Polsce, no i coś, co przyniesie jakiś owoc konkretny pośród tych owoców, które człowiek by się spodziewał. Tych owoców życzymy oczywiście i wszyscy pewnie na nie czekamy, ale chciałbym spytać księdza arcybiskupa o taki no, mało możliwy do zaplanowania element. Ojciec Święty Franciszek, podobnie jak nasz ukochany Jan Paweł II, no, dosyć często zaskakuje. Czy jakoś możemy myśleć o tych owocach wynikających właśnie z przybycia Ojca Świętego na ten Dzień Młodzieży do Krakowa? Właściwie Dzień Światowy Młodzieży jest organizowany od samego początku po to, ażeby budzić młodzież. I w takim sensie myślę, że można się spodziewać tego, że młodzież, która ma swoje zajęcia i swoje zainteresowania, w pewnym momencie lubi się też spotkać razem. I to na pewno prowadzi do takiego ukształtowania też tej tożsamości chrześcijańskiej, ewangelijnej w bardzo mocny sposób, dlatego że i to przepowiadanie Benedykta XVI i Franciszka jest bardzo trafiające.
I myślę, że w tym sensie na pewno owocności trzeba się spodziewać, ale nie można też zapominać o tym jubileuszu Chrztu Polski, dlatego że praktycznie to jest takie czerpanie z doświadczenia chrześcijaństwa w Polsce i patrzenie na jego przyszłość. Księże arcybiskupie, w imieniu widzów telewizji Lumen bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy owocnych obrad, błogosławieństwa Bożego na cały ten i na najbliższe lata, na te lata przygotowania. Tak, bardzo serdecznie dziękuję samym pracownikom telewizji Lumen, wszystkim słuchaczom i życzę, żeby tych słuchaczy namnożyło się jak najwięcej. Bóg